Pewnie już odpaliłeś, tak? Proste. Proste. Tak, jesteś pierwszy raz jako wydawca. Można tak powiedzieć. W nowej roli. Nie do końca w nowej roli, bo ciągle jestem raperem. Ale mam jedną dodatkową rolę, tak. Ty, jak ci z tym? W ogóle jakby nie myślałem o tym, dopóki mi o tym nie powiedziałeś. E, to jakby wiesz, to jeszcze nie jest e, dystrybucja, to jeszcze nie są empiki. Tak naprawdę wysyłaliśmy tylko, mhm. w, sprzedawaliśmy wysyłkowo, a to już robiłem w podziemiu. Może nie do końca wtedy legalnie, bo dzisiaj legalnie, e, ale de faktycznie jestem w to Masz, masz nie pregon, tak? Pieczątkę? E, ja nie. A, okej, okay. to nie będę wnikał w strukturę właścicielską. Tak. Ale tak. plany wydawnicze to jest taka rzecz pewnie, o której. Bo co, jaką ty funkcję pełnisz? Można powiedzieć, że jesteś na przykład nie, dyrektorem artystycznym wydawnictwa. Wolobym na chwilę obecną. <laughs> na chwilę obecną nie rozmawiać o funkcjach, e, jakie kto u nas e, prowadzi e, w, wszyscy pakujemy paczki w tym wydawnictwie. To też nie jest do końca prawdą, ale na pewno na przykład na tej płycie pełnię funkcję producenta wykonawczego. Czyli ja zbierałem to wszystko do kupy, y, trzymałem pieczę, tak tak to się mówi, mhm. na tym, żeby to było zrobione na czas i ten jest to ciężka robota. Innymi słowy, byłeś... Teraz po prostu poczułem, co czują producenci, robiąc płytę producencką. Tak. Czyli przesrane, co? Masakra. Ale co odważysz się jeszcze raz coś takiego zrobić? Hell no. Bo gdyby, gdybym ja na, kogoś na przykład zaprosił na swoją płytę i miałbym niego dzwonić powiedzmy trzy razy, to już bym się odechciało z nim współpracować. A tutaj, jakby to było bigger picture, tak? Nie byłem sam w tym naszym wydawnictwie The Next Best, tylko ze Musiałem też myśleć o tym, co robią wspólnicy, tak? Więc ja musiałem zacisnąć zęby i robić to na co nie do końca miałem ochotę, tak? Czyli dzwonić tam codziennie i poganiać kogoś, co nie jest jakby moją silną stroną. No ale sprawdziłem się w tym i myślę, że poszło mi całkiem dobrze, bo jakby te wszystkie osoby zebrałem w 3,5 miesiąca. To płyta powstała w 3,5 miesiąca. O kurde, to przy takiej liczbie, że tak powiem, umoczonych w to ludzi, to dosyć sprawnie Ci jednak poszło. Właśnie tak, mimo tego, że jakby miałem dużo na głowie i byłem poirytowany momentami, że ktoś, nie wiem, potrafi dziesięć razy obiecać, a później finalnie i tak nie dochodzi do tego, to później po tym, po jakby sfinalizowaniu projektu, pomyślałem sobie, niektórzy robią to dwa lata. Więc i tak szybko poszło. Naprawdę 3,5 miesiąca od e, pomysłu i pierwszych telefonów do ludzi do, do mastera, nie? Mhm. To, tam jest 26 raperów, 11 producentów, e, 2 DJ-ów. Myślę, że dałem radę. Rachunek telefoniczny musiał być niezły. E, mam wszystko z Afryką taki abonament. Ja nie, nie no, nabijam się. A yy, okej, okay, ten, ten aspekt organizacyjno-konceptualno jakiś tam jeszcze yy, techniczny, powiedzmy, to yy, 3,5 miesiąca pełna satysfakcja poszło, jest, ładnie wygląda, dobrze brzmi, szybko się kręci w odtwarzaczu i, i ten. A od strony artystycznej skomentujesz mi, co od strony artystycznej? Czy jesteś zadowolony z tego, co, tu, co trzymam w łapie? No oczywiście, że tak. Też zastanawiałem się nad tym, czy jakby ktoś wysłał taką zwrotkę, która mi się mega nie podobała, to no. czy podchodziłbym do niego i powiedział ej, stary, stać ci na więcej. Yy, ale też raz był chyba tylko taki przypadek, ale to chodziło bardziej o nagranie niż o jakby treść zwrotki. Aha. Więc jakby jestem bardzo zadowolony z tej płyty, jak to wyszło. Jakby też Nie, nie słuchałem yy, kawałków bez miksu, wolałem sobie właśnie tak zostawić to na Koniec, żeby mm, Jeden, posłuchać. Się. Tak, żeby posłuchać sobie z perspektywy mm, gościa, który nie do końca to robił, tylko no. jakby z perspektywy normalnego słuchacza. Więc słuchałem tylko tyle, ile musiałem, żeby sprawdzić miks czy coś tam, ale nie banglałem tych numerów po parę razy dziennie. No i kiedy skończyłem, dostałem od deszcza master, włączyłem sobie tę płytę i mówię: Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, naprawdę. Mm. A, słuchaj, jak to jest, jak to tak w praktyce wygląda, jeżeli ty występujesz jako producent wykonawczy, zapraszasz jednego, drugiego, dziewiątego rapera, zarzucasz mniej więcej z grubsza temat, o co ci chodzi, w którą stronę ma iść, no jak to, jak to było? Tutaj właśnie inaczej to wyglądało. Um... Sam pomysł w ogóle na to, żeby średnie pokolenie mieszało się z, młodym, z młodszym pokoleniem zarówno w produkcji, jak i w Rapsach i brało na warsztat z tytuły znanych kawałków najstarszego pokolenia. Nie takich turbo klasyków, ale bardzo znanych numerów, to wymyślił Wojtek Ciemny. Mm -hmm. Mój Hype man, Booker, najlepszy przyjaciel. Cześć Wojtek, wiem, że oglądasz. Ale tematy numerów. Jak każdemu zaznaczyłem, że mamy brać tylko tytuł. Tematyka numeru ma być zupełnie inna. I e, w pewnych e, kawałkach po prostu była burza mózgów. Mhm. Na przykład jeden daje taki pomysł, drugi daje taki pomysł, trzecia osoba daje taki pomysł, to się miesza. I podczas nagrywania kawałka mm, ktoś mówi, ej, a może zróbmy jeszcze tutaj jakiś referent, a może zróbmy ten bridge, albo już w samych nagrywkach studyjnych dodatkowe pomysły powstawały. E, w innych przypadkach to było tak, że e, nie wiem, jest. Są trzy osoby na traku, i nagle jedna osoba wpada z fajnym wypada z fajnym pomysłem, reszta się na to godzi i robią jakby pod jego dyktantu numer. Różne, różne motywy no. były, naprawdę. Skurna, ciekawa historia. Zawsze to taka praca od kuchni, byście to jakoś rejestrowali. Yy, nie. wiem... Jest... Na przykład wiesz co, jak... Na wideo? Nie, no w ogóle, wiesz jakikolwiek ślad, żeby został, wiesz, jak to się odbywało i tak dalej. Bo to potem po latach się fajnie, fajnie ogląda, wiesz, bo wśród, spośród tych gości, zwłaszcza tych młodszych, którzy tutaj są, to przecież wiesz, za 5-10 lat, 15, oni będą w kompletnie innym miejscu. No e... tak, na mega topie. Czego im wszystkim życzę. No. E, no, i nagle rację, wrócenie jest z takim fajna, materiałem... To jest fajna pamiątka, tylko ja nigdy nie chciałem tego robić. Zawsze w prostach nagrywałem płyty, były jakiś pomysły, domek, a może ten, coś tam, nakręciliśmy jakąś zajawkę ze studia, czy coś, I mówię, no ale po co? Jakby, ja wolę nie zapowiadać tego milion razy, tylko po prostu powiedzieć, że ewentualnie robię płytę wypuścić klip, czy coś, a nie tam Hej, cześć, jestem Tomek. Nagrywam kawałek, zobaczcie, jak zajebiście. Jakby... Pierdolę to. Nie, ale fajnie jest coś takiego nagrać, zostawić w szufladzie, wiesz, schować i potrzymać, wrócić za 10 lat. Jak będzie chujowe wyrzucić, jak nie chujowe użyć. Naudę czy mężny, byłaby to fajna pamiątka za 10 lat sobie obejrzeć, jak to powstawało. Bo wiesz, taka metoda yy, na zasadzie yy, nic nie mówię, z cicha pęk wyskakuje z płytą, to jest ostatnio. Yy. Modna. Zapoczątkowają Beyoncé. Zrobiłam sobie, wiem, że oglądasz. Tak, ona ogląda. E, myślisz, że to też jest dobra metoda promocji? E, mówisz o. Takim wyskakiwaniu z kapelusza, nagle, bęk, ale jest cisza. Cloud9. Co jak? No super. Po trzech, po pierwszym kwartale poszło e, ponad 11 tysięcy płyt, więc chyba okej. Okay. Ale to wiesz, że się nie odetniemy od tematu y, 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 V, wydawca. E, co się stanie z kolejnymi materiałami od ciebie? To będzie prosto, czy to będzie co to będzie? Eee, nie wiem, może to będzie prosto. Może wydam w Denex Best, eee, może wydając w Denex Best będę miał podpisaną umowę dystrybucyjną, mhm. e, między innymi z Prosto, slash ktoś. Nie wiem, zobaczymy ten twój model biznesowy, że tak nawiązuje, ale teraz mi się po prostu przelatują myśli przez głowę. Ten twój model biznesowy mi się trochę kojarzy z tym, co zrobił Rychu. Czyli on też brał się za wydawanie, za pomaganie innym artystom. Natomiast sam postanowił, żeby nie, nie, nie mieszać funkcji ról. Sam postanowił się nie wydawać i, się i wydawał i dystrybuował przez fonografikę ciągle. Aha, no i ja nie planowałem tak zrobić. Mówiąc, że jakby mogę wydać wprost jeszcze jakąś płytę, to e, zaznaczam to, że jakby my nie zakończyliśmy współpracy, tak? Nie mam podpisanego żadnego kontraktu, który by mnie obligował do tego, że muszę tam wydać płytę, ale jakby nic, nie było czegoś takiego, że hej, mam teraz Denex Best, to ja spadam, tak? Trzymajcie się. No absolutnie nie ma takiej opcji. Natomiast, jakby naturalną koleją rzeczy dla mnie jest to, że kiedyś będę wydawał tak u siebie. Nie będę. Jakby to nie będzie tak, że ja wydaję kogoś i, i sam tam nie wydaję. Nie. A spośród tekstów, które są na tym mixtapie, e, pojawią się jakieś płyty z tym znaczkiem, co tu jest w lewym dolnym rogu? Chodzi Ci o to, czy ktoś z tego mixtapu będzie u nas wydawał? Mhm. No dobra, jest tyle osób, myślę, że mogę to zdradzić. Na pewno. Ktoś na pewno. I teraz będzie, wiesz... <laughs> Teraz będzie szukanie. A jeszcze jedna rzecz. Ty pamiętałeś, jak siadaliśmy tu przed, przed kamerą, to się zapytałeś, czy masz siąść z prawej czy z lewej? Nie, nie, ja powiedziałem, że tym razem siadam z prawej, bo zawsze się z lewej. pamiętasz te wszystkie wywiady? Za każdym razem jest to sama gadka. Tak, bo mnie bo to wiesz, bo, tak, bo... bo ty dajesz za C... mi milion dziennie. Ja z tą gadałem, nie wiem, z sześć razy może, no to jest zawsze wiesz. Naprawdę rozmawialiśmy o minie po wypadku? O minie. Eee, w razie twarzy? Nie gadali... Eee, tak, 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 tak. Ty wtedy użyłeś... Eee, wtedy się tak zmarszczyłeś, jak ja, ja o tym opowiadałem. Powiedziałeś, eee, weź nie mów, bo ja mam bardzo plastyczną eee, ten... Pamięć, czy ten... Wzroko, wzrokowość, czy coś. Pamiętam to. Ja pierdzie. <laughs> I po raz czwarty na wizji. Da tak, jest. mam dobrą pamięć. No, szachista. Powinieneś grać w szach, albo w brydża. Grałem, w brydża. To, z ojcem grałem kiedyś na hajsy w szachy. Jak zacząłem, jak zacząłem wygrywać, to przestaliśmy grać. No takie tam, wiesz, 5 złotych czy coś. Ale za wygraną czy za wycenialiście figury? <laughs> nie, no za jak ktoś wygrał, to dostawał 5 złotych od tej to drugiej To inna strategia, wiesz, jak wyceniasz figury, nie? No tak. tak gra grałeś tak kiedyś? Tak, też się da. Ale grałeś tak kiedyś? Tak, jasne. I ale co wtedy tam po złotówce? 5 złotych, to, to zależy od stawek. No ale tam na przykład piątka, niech będzie złotówa, tak. E, nie wiem, a, 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 a hetman stuwa, no. Wiesz, a, nie wiem, to ile na, na, na maksa. Ty... No, <laughs> no to jest różnie, nie? Bo czy, musisz się zbilansować, no bo, bo też tracisz, nie? Mm -hmm. To już taka, nie jest tak, że To już chyba trochę taka forma hazardu, jak na przykład tak z w te ale jak gdyby wiesz, no, szachy to gra o w sumie ryzyka o sumie zerowej. nie, w sumie nie, nie, nie masz tutaj żadnej niewiadomości. No tak, to tylko jakby wygrana zależy od ciebie i twoich umiejętności, to prawda. Wszystko jest na stole, każdy ma takie same szanse. Dokładnie. Pod warunkiem, że grasz cztery na przykład mecze, tak? Zaczynasz dwa razy białymi, dwa razy czarnymi i tak dalej. Eee, a, a w tym roku coś zobaczymy od ciebie? O, z tym wiąże się fajna historia. No. Eee, nie pamiętam kiedy to dokładnie było. Na pewno to było po Cloud9 jakoś bardzo świeżo, eee, którą też zrobiłem jakby w trzy miesiące, i, ale pamiętam, że byłem kurde, wyczerpany mentalnie, musiałem odpocząć i wtedy. Wpadłem na pomysł, jak będzie wyglądało. Jak będzie wyglądała praca nad moją kolejną płytą, ale zanim do tego dojdę, powiem, że wtedy zadzwonił do mnie ciemny, i mówi, ty obejrzy sobie ten wywiad Mesa. bo Bodajże chyba w CGM-ie nawet był. I mówi, że teraz będzie ten. Pracował. On nie będzie teraz robił płyty, tylko będzie. Nagrywał pojedyncze po prostu numery sobie e i ewentualnie jak nagra tam, nie wiem, 10 czy coś, to sp sprawdzi, o tem, może do tego pasuje, ten do tego pasuje, ten do tego i może coś z tego później zacznie powstawać, nie? Mhm. Ale chciał po prostu na luzie nagrywać nie planując tego. No, wiesz, nagrywając płytę typu Cloud9, Aha. konceptualną musisz mieć klocuszki, które po kolei wypełniasz jak w projekcie, nie? To jest mhm. mega zaplanowane wszystko. I to ja, to mówię, tak? ja, mówię, ja mówię ciemnemu wtedy, Stary, nie gadałem o tym z Mesem, ale ja wpadłem na identyczny pomysł po tej płycie, mega zaprojektowany, chcę się cofnąć jakby do e, zajawki zrobienia muzyki, e, taką, którą miałem w podziemiu, czyli po prostu dostaje zajebisty beat i na zajawie piszę, w ogóle nie planując nic, po prostu, nie, o, taki, te, taką tematykę już miałem, to nie, to muszę teraz coś innego, nie, jakby dostaje beat, Myślę od razu, dem to by mi pod pasowało, siadam i piszę. Czysta zajawa, tak jak w podziemiu. I tak teraz będę robił muzykę. Ale wiesz co, takie rzeczy konceptualne mi się wydają szalenie atrakcyjne z punktu widzenia słuchacza, bo dostajesz, wiesz, dostajesz jakąś taką zwartą całość, tak jak, nie wiem, czy ostatnia płyta, czy ten mixtape, tak? bo, bo to też jest Jakiś koncept. On jest, treść, hmm. jeśli chodzi o treść, nie ma tej osnowy, że. No tak, to nie, to nie ten... łączy się wszystko, ten, jest, ale wszystko jest, po, jest pomysł, jest na to pomysł jakiś, tak. który też spina jakąś, jakąś tam klamrą, pomimo tak, takiego rozstrzału wykonawczo-producenckiego. To, to nadal jest to jakiś koncept, tak? Jasne, ja to doskonale rozumiem, że ja też wolę słuchać, <laughs> przepraszam, konceptualną płytę, a nie, nie wiem, <laughs> Rick Rossa, który w każdym kawałku obojętnie. Jaki temat, cały czas pierdoli jakie ma buty, ile ma hajsu, jaki ma dupy, no przecież to jest jakby... Dobra, jakby nie, nie, nie gadajmy o tym. E, też lubię słuchać konceptualne płyty, bardziej niż normalne, natomiast jakby w... Ale co, praca w, skórze, nad, w skórze gościa? Mhm. Tak, praca nad konceptualną płytą i praca nad luźną płytą e, no, no. jest się różni totalnie. Jakby 100 razy większa satysfakcja jest taka, kiedy masz pełną wolność. Mhm. I to nie jest powiedziane, że wiesz, że jakby moja następna płyta będzie jakimś miszmaszem, zbiorem kawałków w ogóle, wiesz, dlatego mówię, ja sobie nagram powiedzmy, nie wiem, 10-15 traków, i nagle zobaczę, ten, to się łączy z tym, to łączy z tym. I na przykład wezmę sobie sześć i resztę już jakby wymyślę, tak? Ale radochę, którą miałem pisząc, te sześć kawałków na pełnym luzie, tego mi nikt nie zabierze. Ale ty słyszysz, co ty mi powiedziałeś? Ty mi powiedziałeś, że. Zajebiście lubisz słuchać konceptualnych albumów, że to jest wszystko bardzo fajnie, ale jako twórca masz gigantyczną radochę, znacznie większą radochę z tego, jeżeli robisz takie luźne, swobodne traki, które wpadają spontanicznie. I to jest większa satysfakcja, niż skończysz takie dzieło, wiesz, taki A widzisz, jakby Kurna, wiesz, bo to mi się nie zgadza, bo słucham cię uważnie. Mi chodzi praca nad... w trakcie. Tak. No, natomiast, jak, sk jak skończyłem Cloud9, no, to jest moja najlepsza płyta. Byłem dumny, opór, ale byłem oporowo przemęczony. A robiąc, wiesz, teraz e, te rzeczy. Na, jakby czuję pełny luz, nie mam żadnego deadline'u na bani, i to jest najlepsze. To jest piękne. Nie Ale wiem, wiesz co, co powiem Ci przy następnym wywiadzie, jak wydam następną płytę, po której miałem większą satysfakcję. A. Czy po cloud Czy po tej. To, no. to jest ciekawe, wiesz? To jest też dla mesa fajny temat na, na, na felieton, by the way. Tak. A w rolnictwie no on, się to nie, nazywa on, płodozmian. Tamten, tam. Tamten wywiad z Mesem był chyba właśnie 3-4 roku temu, więc na pewno on będzie pierwszy ze swoją płytą. Także no możesz, wiesz, możesz z, z terminami w rapie to wiesz, jak to jest. Różnie bywa, tak. Zobaczymy, komu pierwszemu zaraz to pytanie, mi czy ja. tak. No tak, bo to, ale jeżeli ty robisz w 3 miesiące, poszedł Cloud9 no 3,5... To... teraz na bank to nie będzie 3 miesiące. Teraz, ja wtedy mówiłem ci, ja nie miałem życia, teraz normalnie, stary, chodzę sobie na siłownię, gram sobie na konsoli, kiedy chcę, siadam i piszę track. Teraz jadę sobie, jadę sobie, byłem na Karaibach przed chwilą, za tydzień lecę sobie grać w Alpy, tydzień też sobie posiedzę, może pozjeżdżam na desce. W kwietniu znowu jadę na jakiś urlop w jakieś ciepłe miejsce na tydzień, na chillu, nic mi nie siedzi na bani. I wiesz, nie, nie jest powiedziane, że ja sobie pojadę teraz w te Alpy i nie napiszę trzech numerów, nie? Ale, nie, będę na, nie z, tam. ale będę je pisał z satysfakcją. Ja tam byłem. Nie, nie muszę nie... ich pisać, nie? nie muszę ich pisać, tylko chcę. Będzie... Nie, nie napiszesz tam, to to... to... Tak się założyć? So, soku z Marysią też tam jadą. No to już nic nie ma A, i teD i dwa Sławy. No to, znam, chyba, znam, nie znam to chyba nie ma To się nie uda, tak. to, A jeździsz, zjeżdżasz? Coś tam, deska? Wiesz co, jak byłem, jak byłem młody, to jeździłem na takiej wiesz, desce bez kółek, od deski z łańcuchami takimi na, na buty. A na takiej prawdziwej desce nie jeździłem. Kiedyś na nartach trochę jeździłem za dzieciaka, ale na desce nie. Więc na pewno jeden dzień sobie pójdę, poćwiczę z jakimś instruktorem czy coś ale bez żadnego hardkorowego zjeżdżania, bo ja wiesz, grałem trochę w piłkę nożną za młodu i miałem artroskopię Stawę. kolana, wyciętą kotkę, yy, zerwaną torebkę stawową także wiesz, wychodzę z założenia, że życie jest zbyt fajne Chciałbym zjeżdżać sobie na desce, ale jeżeli mam wizję, wiesz, połamanej nogi w gipsie przez dwa miesiące, to wolę jednak nie zjeżdżać na desce, bo są też inne przyjemności, z których można w życiu korzystać. Nie Nie grałem w klubie, ale ten, reprezentowałem parę razy liceum swoje na zawodach międzymiastowych, co już, wiesz, zajawa. Spoko. Ja grałem we flocie jeszcze zanim byłem gruby i zacząłem palić. Uuu, nie wiedziałem. I no, kartę zawodniczą w pzpn i tak dalej. Słyszeliście? Teden. Nie wiem, chyba nigdy tego nie mówiłem. No, zewnętrzni ani się Artura, piękne. piękne. Forstoperem for byłem. No. Forstoper? – No, ostatni. Ostatni stoper. Mhm. Znaczy okay. ostatni brońca, no. Okej. Okay. Czyli ostatnie al wy, albo, wy, wy, albo, wy, albo wybić, albo zabić. No tak. <laughs> albo, albo skosić, no, właśnie, no, zabić. Tak, bo, bo śmieszne rzeczy. Yy, powiedziałeś taką prześliczną wizję wiesz swoich najbliższych tygodni: że tutaj ciepłe kraje, tu Alpy, wróciłem, yy, Byłem na Karaibach. Jak mi się będzie chciało, to nagram. Jak nie to napierdalam na konsoli. Dokładnie. No jakby to, to jest najlepszy okres w moim życiu. Jakby pomijając fakt, że w ogóle lata 30, yy, jakby 30, 30, New 20. Jak nabijałem w kawałku Stadium Regenesis. Ale naprawdę, lata 30 to są najlepsze lata mojego życia i z roku na rok jest coraz lepiej. Jeżeli teraz jest tak, jak sam już jak opisuję, to nie wiem, jak może być jeszcze lepiej. Zobaczysz, jak przejdziesz w 40. A wtedy nie wiem, czy. Aha, to też jest... chciałem poruszyć ten temat, bo nie wiem, czy widziałeś na Facebooku. Ja od naszej ostatniej rozmowy. Mam sprecyzowany plan, jak będzie wyglądało moje życie po 40? To nie widziałem, to jak będzie wyglądało. Yy, bo ja sobie pytałem ludzi, jak widzicie siebie za 10 lat, bo ja właśnie tak. I teraz powiem, jak, co napisałem dla tych, którzy tego nie czytali. Do czterdziechy. Mam plan odłożyć z rapu. Buin czy The Next Best jako wydawnictwo wypalić, nie. Plan odłożyć z rapu hajs na dwa mieszkania, które kupię w Warszawie i będę je wynajmował. I później przeprowadzę się do Portugalii, żeby żyć sobie skromnie w jakimś wynajmowanym domku koło plaży i uczyć się pisać książki. To jest cudowny pomysł. Wcześniej miałem opcję. Gadłem tylko jeszcze Cześć. 8 lat rapu i co później, kiedy wpadłem na ten pomysł, mówię: "Ja pierdolę, i tak będzie zajebiście." Czy po pierwsze nie wziąłeś pod uwagę ewentualnych zmian na rynku nieruchomości. No jakby w sensie, że co? No te, teraz jakby i tak w rynek wynajmu poszedł w górę, no, ale wiesz, jak gdyby cykle koniunkturalne, to jest coś co występuje i tego nie oszukasz. Nie chcecie Cię zniechęcać, no dobrze, oczywiście. inaczej. Kap... E, Hajs, który zaoszczędzę, i będzie można również e, inaczej spożytkować w kwestii kapitału, który można w coś zainwestować. Po ja mieszkania. Po drugie, uważasz, że można się nauczyć pisać książek? Myślę, że można spróbować e, inaczej. Można uczyć się na tyle, żeby. Nie po prostu usiąść i napisać książkę, tylko jak przeczytasz mniej więcej, z czego się powinna... Tak jak, jak ten, Multisanti w rodzinie Soprano uczył się pisania scenariuszy do filmu. Masz tam jakby poszczególne kroki, od czego ma się zaczynać, jaki musi być, nie wiem, że musi być jakiś plot, twist w środku, takie, wiesz, jakby techniczne rzeczy, nie? Na pewno parę takich książek przeczytam i wiadomo, że tak jak w rapie na początku, zawsze wzorujesz się na tych, których słuchałeś albo slash tutaj czytałeś najwięcej. No ale myślę, że jakby z biegiem lat, które tam będą upływały, będę stawał się coraz lepszy, bo jakby jest taka teoria, wiesz. Że, próbowałeś że coś pisać? Mistrzem, jakieś takie się... większe formy próbowałeś nie, pisać? Nie, 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 nie. Nie mam jakby zajawki. Najdłuższe formy to jakby wypracowania, wiesz, na, na maturze z polskiego tam na 8 stron podaniowych albo później gdzieś na, nie wiem, 800 słów wypracowania z Angola na studiach filologicznych. Ale jakby wiesz, po tym jak przestanę pisać teksty, to mam zajawy, żeby spróbować się w tym. Zwłaszcza, że jest taka teoria, że w 10 tysięcy, obojętnie ćwicząc, obojętnie co, potrzebujesz 10 tysięcy godzin, żeby stać się w tym mistrzem. Mhm. To między innymi w książce Your Brain on Music, Levitina. I to jakby przekłada się na to, że jeżeli praktykujesz coś 3 godziny, 3 razy w tygodniu. Trzy godziny dziennie po trzy razy w tygodniu, to robiąc to przez 10 lat, obojętnie co robisz, będziesz w tym mistrzem. I wiadomo, że jedne osoby posiadają predyspozycje, żeby być lepsze niż inne osoby, ćwicząc tyle samo, ale nawet te jakby osoby z mniejszymi predyspozycjami powinny być bosami w tym, co sobie wybrali. Zgadzasz się? z nie powiem ci o czym pomyślałem, bo powiem ci to, jak włączam kamerę, ale. <śmian klikamy> Chyba wiem. Tak czy inaczej? I że tak po to. czterech idąc, latach, mniej więcej. Idąc tym, tym torem <śmianem> myślenia. Jeżeli zacznę pisać, uczyć się pisać książki w Portugalii w wieku 40 lat i będę je pisał. A będę to praktykował o wiele częściej, trzy godziny dziennie, trzy razy w tygodniu, no, bo, bo będę miał taki all the today. time in the world, jakby, co ja będę, jakby nic nie będę musiał tam robić. Tak? E, więc idąc z tym torem myślenia, e, czy tokiem myślenia, może napiszę już jakąś całkiem spoko książkę, jak będę miał 46, 47 lat, jeżeli dożyję. Ja, a co, ci ostatnio, co czytałeś ostatnio takiego, co Cię powaliło? Eee, cały czas zacząłem to rok temu, ale to jest książka po angielsku, więc wiadomo, trochę wolniej mi się czyta. To e, właśnie Your Brain on Music, e, Levitina. Mm -hmm. I to jest książka fascynująca, bo gościu, który pracował z największymi w ogóle e, sławami e, muzycznego m, biznesu e, jako realizator mm -hmm. w studiu, później poszedł na psychologię i zaczął. E, e, zaczął. Jezu, co on zaczął badać, jakie obszary mózgu są odpowiedzialne za co. Za odmierzanie rytmu, za to, że nie wiem, czujemy jakieś emocje przy poszczególnych kawałkach. Dlaczego niektóre kawałki dla nas w ogóle odpychają. No. I, I to jest przedstawione jakby... Jest to szczegółowa terminologia, nie, nieraz za trudna. Poza tym to też jest po angielsku. E, ale nie przedstawia tego w taki sposób, żeby nie można było tego zrozumieć. I to jest w ogóle mega fascynujące. Nie będę teraz opowiadał szczegółów, bo jest jakby za mało czasu na to, ale polecam naprawdę każdemu książkę Your Brain on Music Levitina. Kurde, jest to... Z, to z jednej strony, wydaje mi się... bestseller. I na pewno gwarantuję Wam, że po przeczytaniu tej książki, tak jak zresztą jest napisane na pierwszej stronie, już nigdy nie posłuchasz muzyki w taki sam sposób. A to by się zmieniło? E... Ja, robiąc muzykę, zdawałem sobie sprawę z pewnych rzeczy, bo ja i tak inaczej słucham muzyki, mm. niż e, zwykli no, się. Ja. E, tak, ty też słuchasz inaczej muzyki pewnie niż, e, wiesz, osoba, która, wiesz, casual, nawet włącza radio po, pro po prostu, po jakby nie, nie ma nawet, wiesz, swoich ulubionych wykonawców, nie? E, Ale i tak jakby po tylu rzeczach, które się dowiedziałem, o których nie miałem pojęcia z tej książki, też myślę czasami o nich e, słuchając muzyki. I wcale to nie wychodzi jakby, tam też padło pytanie, czy, czy lepiej po prostu żyć w tej błogiej nieświadomości yy, i czerpać naprawdę prawdziwe emocje z tej muzyki, czy później jak, nie wiem, popłaczesz się przy jakimś numerze, to pomyślisz, a dobra, popłakałem się, bo coś tam, bla, bla, bla i z tej książki, nie. To tak nie działa. Warto się tego wszystkiego dowiedzieć i słuchać muzyki nie zepsuje to absolutnie yy, procesu. Pod jarki. O kurde, chwilowo się z Tobą nie zgadzam, ale musiałem to przemyśleć. Ja też na początku się nie zgadzałem z tym, jak to przeczytałem, natomiast, wiesz, z biegiem czasu, kiedy czytałem coraz więcej tej książki i miałem już tę wiedzę, nie zepsuło mi to słuchania muzyki. Ciągle potrafię się autentycznie jarać i odczuwać te emocje bez analizowania tego. Dobra, to jak już Twoje wydawnictwo kogoś wyda, to my mamy do Ciebie dzwonić, czy Ty na nas zadzwonisz? Haha, <laughs> no właśnie! Bo nie wiem, czy wiecie, jak to działa. Wydawnictwa sami piszą do CGM-u i mamy artystę weź, zróbcie z, nimi, z nim wywiad, bo trzeba go przypromować. A Artur sam wczoraj do mnie zadzwonił i powiedział, czy nie chce wpaść pogadać. I mówię, uuu, stary, to jak sam dzwonisz, to chyba muszę wpaść. nie? Artur powiedział, bo sami dzwonimy tylko do tych dobrych. Ha! Dlatego u was telefony milczą. <laughs> Ale pocisk, co? Dzięki. <laughs> Dzięki ale...